najłatwiej pisać o czymś, czym się interesujesz. No, jak popularne jest przecież stwierdzenie, prawda, że jeśli robisz, czy pracujesz i robisz to, co lubisz, to tak byś w ogóle nie pracował, prawda? Bo robisz to, co lubisz. I tego bym się trzymał i takiej odpowiedzi bym tutaj sugerował. Jeśli finanse, to finanse. Jeśli motoryzacja, to motoryzacja. Tak? No, każdy ma jakieś hobby. Niektórzy mają producentów gier, czy w ogóle gry. Proszę bardzo, gry. Ale w przypadku ekonomii to rzeczywiście ta wiedza ekonomiczna jednak jest potrzebna i musi być uzupełniona jakby nie tylko tymi umiejętnościami dziennikarskimi, tylko też właśnie no wiedzą, tak? żeby rozmawiając z prezesem, czy z makerem, czy z analitykiem, czy z ekonomistą, nie mówię, żeby dotrzymywać jego poziomu, tak? Jeśli chodzi o wykształcenie, czy wiedzę, czy praktykę, ale jednak żeby wiedzieć, o czym się rozmawia, tak? Zwłaszcza w świecie ekonomii, w świecie finansów. Z tym bywa różnie, jest polaryzacja i to bardzo mocna, bo szukaliśmy i szukamy tak naprawdę ludzi młodych, stażystów i jeszcze przed pandemią, 2 lata temu robiliśmy taki program, reklamowaliśmy się, że szukamy młodych dziennikarzy, tak, którzy chcieliby wejść w świat finansów, ekonomii, gospodarki. No i nie było dużego takiego odzewu. Pojawiło się za to parę, pamiętam jedną osobę, która przyszła, młodą dziewczynę, która powiedziała, że chce zostać dziennikarzem. Pytam się, czy zna się na ekonomii, na gospodarce. Nie, ale szybko się uczy, tak? Ja mówię, a dobrze, a gdyby trzeba było zadzwonić wieczorem, późnym wieczorem do Balcerowicza, Rozłuckiego, do Sochy po jakąś opinię, czy by to zrobiła? Tak, oczywiście. Ale kto to jest? Są i tacy ludzie, ale są też i tacy, i to powiem szczerze, częściej nawet z regionów, częściej z innych miast wojewódzkich, właśnie z Krakowa, z Katowic gdzieś, czy chociażby z Gdańska, czy z Torunia, którzy interesują się finansami, interesują się rynkiem. Nie w ten sposób, że kupią bitcoina dzisiaj, jutro sprzedadzą, czy akcje jedne, nawet czy drugie. Ale wiedzą, co to są finanse, studiują, uczą się w tym kierunku, no i chcą zostać tym dziennikarzem. Dzisiaj mamy już nie tylko papier, czyli dzisiaj trzeba być dziennikarzem tak naprawdę no, od rana do wieczora. To nie znaczy, że się od rana do wieczora zajmuje pracą, pisze te artykuły, nie. Ale trzeba śledzić, tak, swój obszar, którym się interesujesz, swój obszar, którym się zajmujesz. Dlatego też tak jak mówię, lepiej mieć takie hobby, wtedy tak naprawdę spędzasz czas bardzo miło, realizujesz się, a przy okazji masz pracę, za którą ci jeszcze za to płacą. I robisz to dobrze, tak? Bo się na tym znasz, lubisz. To jest całkiem inaczej niż ktoś, prawda, kto coś robi, a tego nie lubi, to od razu momentalnie, zwłaszcza w dziennikarstwie, zwłaszcza w dziennikarstwie ekonomicznym, od razu widać i wychodzi. Więc tak naprawdę trzeba pilnować tego obszaru. No, giełdy, pieniądz nie śpi, tak? Giełdy, jak się zamyka warszawska, to się otwiera wcześniej nieco amerykańska. Jak się amerykańska zamyka, otwiera się Japonia i tak dalej. Więc cały czas się dzieje. Oczywiście najważniejsza giełda to jest ta w Ameryce. Więc jak coś tam się dużego stanie, no to momentalnie będzie od razu automatycznie przełożenie na inne giełdy, no albo po czasie oczywiście przy otwarciu naszej warszawskiej giełdy. Dlatego też no, trzeba pilnować, sprawdzać i na bieżąco zajmować się tą swoją działką tak zwaną, tak, tym swoim obszarem. Więc jeśli coś tąpnie w Ameryce, Fed ogłosi swoją decyzję, nie wiem, o 20 polskiego czasu i to bardzo mocno ruszy indeksami, jakaś spółka coś ogłosi bardzo ważnego, polska spółka notowana na Warszawie, zmianę prezesa, strategię, nie wiem, cokolwiek ważnego, co będzie miało przełożenie na notowania, no to taka osoba, która się opiekuje w parkiecie, ma obowiązek i powinna to przynajmniej zauważyć i skrótowo przedstawić w formie newsa, a później parkiet jest gazetą trochę bardziej analityczną, bym powiedział, niż inne, w związku z tym to przeanalizować, pozbierać opinie, komentarze, ale to już na spokojnie oczywiście drugiego dnia, chyba że dane wydarzenie zadzieje się, prawda, przed południem.